zagubiony w lesie. Witajcie. Rozpoczynam siódmy dzień kursu przetrwania. Przez ostatnie 6 dni sporo się nauczyłem. Jak budować różne rodzaje schronień, jak czytać mapę i orientować się w lesie. Gdzie znaleźć wodę i jak przyrządzać jedzenie. Od orzechów począwszy, a na węgorzach i wiewiórkach skończywszy. Ale nie dokonałem tego sam. Pomagał mi mój guru, Brami Stokes. Codziennie przyjeżdża do mnie samochodem, który zabrał mi już pierwszego dnia. Ale do rzeczy. Brami służył w siłach SAS przez 23 lata. 4 razy zdobył Everest i nie mam zamiaru mu się przeciwstawiać. Tym bardziej, że za chwilę się tu zjawi i nauczy mnie czegoś nowego. Jedyny problem polega na tym, że gdy wczoraj odjeżdżał do swojego 5-gwiazdkowego hotelu, powiedział: Andy, jutro będzie ciężko. Przygotuj się. Co on miał na myśli? I haven't got a clue what he's got planned. Andy! Yeah? Right, mate, what I want you to do is leave your... Zostaw tu polówkę, spakuj całą resztę i chodź ze mną. Okay. And then come with me. Dokąd? Zaraz się dowiesz. Będzie ciekawie. Lubię, jak jest ciekawie. Powiedz mi wreszcie, co zaplanowałeś. To jest skała, na którą będziesz się wspinał. Nie ma mowy, mam lęk wysokości. Oto moje nowe wyzwanie. Mam do pomocy dwóch zawodowych alpinistów. To jest Ben, a to Sam. Syn Bramiego. Może sprzeda mi kilka plotek na temat ojca. Będę mógł go szantażować. Powiedzcie mi, co mam na siebie włożyć. Po pierwsze, kask. Nie chcemy, żeby coś uderzyło cię w głowę. Kask i uprząż zostały sprawdzone i są bezpieczne. Teraz chłopcy zrobią nam mały pokaz. Obserwuj Bena. Pokazuję ci drogę. Idzie w kierunku szczeliny. Sam ubezpiecza go na linie. To samo będzie robił z tobą. Jeśli Ben odpadnie od ściany, sam go zatrzyma. Zwróć uwagę na rytm wspinania się. Lina jest zaczepiona na górze w dwóch punktach. To w 100% bezpieczne. Wchodzisz na szczyt, dotykasz ręką skały i zjeżdżasz w dół. Tak to wygląda. Tak. Wystarczy odchylić się do tyłu i przytrzymać linę. Wtedy zjazd będzie stabilniejszy. Kilka spraw technicznych. Pamiętaj, że nogi są najsilniejsze, więc opieraj się głównie na nich, a nie na rękach. Ręce służą do utrzymywania równowagi. To tak, jakbyś wchodził po schodach we własnym domu. Musisz znaleźć kilka uchwytów i patrzeć przed siebie. Cały czas opieraj się na nogach i odsuwaj od skały, żeby zobaczyć, gdzie zrobić kolejny krok. Nie wyciągaj rąk zbyt wysoko. Jasne? Bezpieczeństwo to jedno, ale wiem, że wspinacze mają też własny żargon. Racja. Na przykład sprawy związane z liną. Trzeba pamiętać, żeby nie była luźna. Kiedy chcesz, żebym zlikwidował luz, mówisz: wybieraj. A ja zaczynam ciągnąć. Kiedy poczujesz opór, krzyczysz: starczy. Wtedy ja mówię: gotowy. A ty oznajmiasz, że zaczynasz wspinaczkę komendą: wspinam się.
Gotowy. Okay, climb when ready. Climbing? Okay. Hey, well, okay. Okay. Mów do mnie, Brami. Na razie nieźle. Pamiętaj, żeby cały czas mieć 3 punkty podparcia. Właśnie tak. Lewa noga do góry. I o to chodzi. Ja chcę na dół. Bardzo dobrze. Zakleszcz stopę w skalę. Dobrze ci idzie. Dlaczego nie mogę wystąpić w programie o gotowaniu? Robię pyszne serniki. Dosięgniesz karabinczyka? Mam 1,50 m. Jak mam to zrobić? Nie stój. A może filatelistyka? To bezpieczne zajęcie. Gdzie mam postawić prawą nogę? Znajdź jakąś półkę. Odepchnij się od skały i rozejrzyj się. Gadaj zdrów. On służył w SAS. Po prawej masz szczelinę. Teraz już chyba dosięgniesz. Udało się. I co teraz? Odchyl się do tyłu i trzymaj ręce na węźle. Po prostu usiądź w uprzęży. Co takiego? Odchyl się. Nie dam rady, boję się. Naprawdę muszę się odchylić? Nie martw się, to tylko kawałek do tyłu. I co dalej? Odchyl się jeszcze trochę. Mogę zgiąć kolana? Trzymaj nogi prosto. Mniej więcej w takiej pozycji. Jeśli ja się utrzymuję, to ty też. Zaraz będziesz na dole. Jesteś wspaniały, Sam. Muszę tylko zaufać tej linie. Kto wiązał ten węzeł? Bardzo dziwne uczucie. Trzymaj nogi szerzej. I co teraz? Nie widzę, co jest pode mną. Teraz uwierzył w siebie. Nawet podskakuje. Dobra robota. Teraz powtórz za mną. Jestem alpinistą. Jestem alpinistą. A co powiesz na mały lunch? Czasem przy wieloetapowej wspinaczce musisz zabrać ze sobą sprzęt. Hamak, coś do przykrycia i wiele innych rzeczy. Potrzebne będą ci także haki, które wbijasz w skałę. Wystarczy rozpiąć na nich hamak, położyć się w nim i przykryć płachtą. Tak przesypiasz noc i rano wspinasz się dalej. Czasem masz szczęście i udaje ci się znaleźć jaskinię. To doskonałe miejsce, bo w 100% ochroni cię przed złą pogodą. Wykorzystaliśmy podobną jaskinię podczas wyprawy na Matterhorn. Wspinaliśmy się po długiej grani i złapała nas potworna burza. Zacząłem zjeżdżać niżej i po drodze zobaczyłem jaskinię podobną do tej. Wszyscy czterej się w niej zmieściliśmy.
Mieliśmy śpiwory, ale gdyby ich zabrakło, można opróżnić plecak i założyć go na nogi. Starcza mniej więcej do połowy łód. Nie jest wygodnie, ale chodzi o to, żeby nie tracić ciepła. Chcesz mi powiedzieć, że przeżyliście tamtą noc? Bez problemu. Ale przy paru innych okazjach wstrząsłem się z zimna. Opowiem ci o tym później. Brami właśnie mi powiedział, że moja mordercza wspinaczka była tylko ćwiczeniem. Ćwiczeniem przed czym? Zagubiony w lesie. Podstawy wspinaczki mam już za sobą. Szczerze mówiąc, był to mój życiowy wyczyn. Brami i jego dwóch pomocników szykują dla mnie coś nowego. Są jak kozice górskie. Muszę za nimi biegać, żeby ich dogonić. Zabierają mnie do... Tak naprawdę to sam nie wiem dokąd, ale muszę lecieć. Chłopaki, zaczekajcie na mnie. Ben i Sam wspinają się teraz na szczyt, żeby założyć linę. Na górze można obejrzeć okolice z wysokości 120 metrów. Widok jest ponoć cudowny. Powiedz, na co powinienem zwracać uwagę, kiedy oni się wspinają? Po pierwsze, obserwuj ich trasę. Sam poszedł na lewo i zmierza w kierunku tamtej szczeliny. Spróbuj zapamiętać miejsca, w których stawia nogi i chwyta się rękami. Potem postaraj się pójść dokładnie tą samą drogą. To chyba dość wyczerpujące. Już poprzednia wspinaczka dała mi się we znaki. Muszę pamiętać, żeby używać nóg. Przede wszystkim spróbuj się dobrze bawić. Pamiętaj, że Sam będzie cię przez cały czas ubezpieczał. Mówiłeś mi, że zdobyłeś Mount Everest 4 razy. To prawda. Podczas jednej wyprawy przysypała nas lawina. Spadliśmy 300 metrów w dół i skręciłem kark. Innym razem wracaliśmy ze szczytu, zdjąłem gogle, żeby lepiej widzieć trasę i o mało nie straciłem wzroku. Potem zostawiliśmy po drodze pół butli z tlenem. I zrobiło się naprawdę nieciekawie. Nie myśleliśmy już o wspinaczce, tylko o tym, jak przetrwać. Gdybyśmy zasnęli, moglibyśmy się już nie obudzić. Wiedzieliśmy, że jeżeli pójdziemy za daleko w lewo, wylądujemy 3000 metrów niżej, w Tybecie. W przeciwnym kierunku spadlibyśmy wprost na nasz obóz. Musieliśmy przeczekać noc. Nie mieliśmy ze sobą żadnego sprzętu. Wykopaliśmy tylko małą dziurę w śniegu. Wsadziliśmy więc nogi w plecaki i czekaliśmy. Mój partner siedział po mojej lewej stronie. Nagle zaczęło mi się robić ciepło. Po prostu przetrwałem ochłodzenie organizmu i zacząłem się rozgrzewać. Położyłem się, zamknąłem oczy i zacząłem widzieć wielkie białe światła. Wydawało mi się, że śnieg, na którym leżę, to gigantyczna bela bawełny. Mówią, że kiedy umierasz, życie przebiega ci przed oczami. Ale nie widziałem żadnych dobrych rzeczy w swoim życiu, same złe. Potem straciłem przytomność. Obudziły mnie silne ciosy Bronco. Walił we mnie i wrzeszczał, że byłem martwy przez 15 minut. Robił mi sztuczne oddychanie. Po prostu całował mnie na Everestie. Przerabialiśmy to jeszcze kilka razy tej nocy. Tak samo ja, jak i on. Straciliśmy też jedną butlę z tlenem i musieliśmy się dzielić. Bronco brał trzy oddechy i podawał mi butlę.
Ale za którymś razem podał ją na lewą stronę. Zapytałem, co robi, a on na to, tamten gość też chce. To nie było śmieszne. Nie wierzę w duchy ani inne takie rzeczy, ale czuliśmy czyjąś obecność. Później kilka razy zrobiłem to samo. Podałem butlę komuś innemu. Niesamowita historia. To wtedy straciłeś palce u nóg? Tak, co do jednego. Na pewno nie zostanę już baletmistrzem. Poza tym nie mogę szybko biegać. Ale pracuję jako model dla firm produkujących obuwie dziecięce. Od rozmiaru 2 do 10. Chyba pora na mnie. Muszę iść się wspinać. Wystarczy. Opowiem wam w skrócie, jak było. Wszedłem na sam szczyt, 120 metrów. Widok był naprawdę cudowny. Potem zjechałem na dół i koniec. Możemy kontynuować program? No dobra. I tak wiecie, że kłamie. Było bardzo ciężko. Zrobiło się zimno, popsuła się pogoda i zaczęły mnie boleć palce. Poza tym przeraziła mnie historia Bramiego i nie wszedłem na górę. Wisiałem w powietrzu, a Brami krzyczał: nie martw się, znajdziesz mnie w obozie. Kiedy tam dotarłem, okazało się, że zwinął mój kompas. To się nazywa kopać leżącego. Jak mam teraz wrócić do kwatery głównej? Usiądź i posłuchaj. Nie masz kompasu, tak? Nie udawaj niewiniątka. Pokażę ci kilka sposobów orientacji w terenie. Gdzie wschodzi i gdzie zachodzi słońce? Chwila. Pamiętam to z harcerstwa. Wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Jeśli znasz te kierunki, wiesz także, gdzie jest północ i południe. Wystarczy wbić w ziemię patyk i obserwować cień. Umieszczasz znacznik w miejscu, gdzie pada cień. Potem czekasz chwilę i umieszczasz kolejny. Jeśli zrobisz tak rano i w południe, to linia pomiędzy tymi punktami będzie wyznaczała wschód-zachód. W takim razie, gdzie jest północ? W tym kierunku. Otóż to. To jedna z metod wyznaczania kierunku. Możesz też wykorzystać do tego zegarek. Kierujesz wskazówkę godzinową na słońce i dzielisz kąt pomiędzy nią i godziną 12 na pół. Po środku znajduje się południe. Czyli północ będzie w przeciwną stronę. Zgadza się.
Możesz też zrobić kompas ze zwykłej igły do szycia. Chyba nawet mam coś takiego. Zawieszasz igłę na sznurku bądź nitce wyciągniętej z kawałka materiału. Musisz ją tylko naelektryzować. Pocierając o włosy albo kawałek jedwabiu. Mam tu mnóstwo jedwabiu. Kiedy namagnesujesz jeden koniec, igła zacznie pokazywać północ. Za chwilę się ustabilizuje. Musisz tylko sztywno trzymać urządzenie. Wskazuje północ. Możesz to sprawdzić na kompasie. Jeśli masz magnes, możesz namagnesować igłę na dłużej i znacznie szybciej. Pamiętaj, żeby robić to tylko w jednym kierunku. Jedyny problem polega na tym, że nie będziesz wiedział, który koniec wskazuje północ. Musisz zorientować się po innych rzeczach. Możesz też położyć igłę na wodzie. Najlepiej, jeśli jest lekka. Wystarczy kawałek liścia. Kładziesz go na powierzchni wody, magnetyzujesz igłę o włosy. Kładziesz ją na liściu i odczytujesz kierunek. Niesamowite. Nigdy nie przypuszczałem, że to powiem, ale dobrze jest znów być w domu. A skoro wróciłem tu cały i zdrowy, to może jutro znów spróbuję wejść na szczyt. Czuję się trochę winny, że zawiodłem Bramiego. Może to powietrze na mnie tak działa. Nie wiem, co mi jest, ale naprawdę świetnie się bawię. Już nie mogę doczekać się jutra. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Tomasz Perczyński. Czytał Marek Lelek.